Jak co wtorek o godzinie 18 do naszego studia zawitała Katarzyna Piwecka. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nasz cykl Matka Polka w podróży rozpoczęty, a dzisiaj wybieramy się na Cypr. Tak, znowu do ciepłych krajów, tym razem na Cypr. Ale na początku chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tak zwanym low cost traveling, czyli tym podróżowaniu tak naprawdę za grosze, jak sama wcześniej stwierdziłaś. Czy Ty właśnie też za grosze, tak kolokwialnie mówiąc, wybrałaś się na Cypr? No dokładnie, ja właśnie zawsze podróżuję za grosze, zawsze podróżuję bardzo tanio i dzięki temu właśnie mogę tak często podróżować właśnie co te dwa miesiące. No i muszę powiedzieć, że właśnie tak w tych bardzo niskich cenach za grosze odwiedzam też takie bardzo drogie kraje, tak jak na przykład tydzień temu mówiliśmy o Norwegii, która jest właśnie jednym z trzech najdroższych krajów na świecie. Ja to zrobiłam naprawdę za bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. I tak samo takie wyspy jak Cypr, Majorka, czy też Wyspy Kanaryjskie. Tam gdziekolwiek nie spojrzymy, tak naprawdę w biurach podróży te wycieczki są bardzo, bardzo drogie. Natomiast mi się też udało te wyspy jakby odwiedzić za bardzo niewielkie pieniądze. No i właśnie tak może taka wskazówka, ponieważ no Cypr jest bardzo fajną taką właśnie destynacją wakacyjną. No i mówię, tak jak powiedziałam, te wycieczki są bardzo drogie. Natomiast w Polsce z Krakowa możemy polecieć tanimi liniami lotniczymi za bardzo, bardzo małe pieniądze. No i co się okazuje, na miejscu na Cyprze też jest bardzo tania. To jest bardzo tania wyspa, gdzie naprawdę za niewiele można wynająć jakiś tam mały apartament, czy nawet dwugwiazdkowy hotel. Te wszystkie apartamenty, czy nawet te hotele z najmniejszą liczbą gwiazdek, one wszystkie już jakby mają baseny. Tak samo ceny w sklepach spożywczych, czy też w restauracjach są bardzo niskie i powiem szczerze, że ja często przeglądając te katalogi biur podróży, gdzie widziałam, że te wycieczki są tak drogie na Cypr, się nie spodziewałam, że to jest tak naprawdę tak tania wyspa. Czyli faktycznie lepiej na własną rękę, na własny koszt wybrać się na Cypr. Tak, jedyny minus, jaki w tej chwili jest, to faktycznie, że te tanie linie są z Krakowa. No i trzeba z Poznania, tak, z Poznania do Krakowa się dostać. Natomiast ja myślę, że to jest przyszłość, że wkrótce będą też uruchomione te linie z Poznania, czy też z Wrocławia, także już będzie bliżej. Dobrze, Cypr to tak naprawdę wyspa, z której ponoć, jak głosi legenda, wywodzi się bogini piękności, Afrodyta. Tak, tak. Legendę jest... znasz? Tak, no tam u wybrzeży Cypru z tej piany morskiej się wyłoniła bogini piękna, urodzaju i miłości Afrodyta. I oczywiście Cypr to jest jakby taki turystyczny wabik na wszystkich turystów, właśnie ta Afrodyta. Ona tam jest wszędzie... zwłaszcza kobiety. Tak, tak, ona tam jest wszędzie obecna, dużo hoteli, restauracji, ma w nazwie właśnie tam tą Afrodytę. No i takim głównym punktem na Cyprze jest faktycznie ta skała Afrodyty. No to jest takie dosyć urokliwe miejsce, natomiast no wadą jest to, że no jest tam mnóstwo turystów. Kiedykolwiek by się tam nie pojechało, no to jest mnóstwo ludzi. Każdy chce zobaczyć. Dokładnie. Przy czym ta skała jest, ona nie jest przy brzegu, do niej trzeba jakby dopłynąć. Tam jest taka plaża i ta skała i jest legenda, bo tam jest kilka legend związanych oczywiście z tym miejscem. Natomiast jedna z legend głosi, że faktycznie opłynięcie tej skały dookoła przy pełni księżyca pozwoli nam zachować młodość na wieki. Inna legenda z kolei, inna legenda jest taka, że kobiety, które chcą, aby bogini Afrodyta wspomogła je w jakiejś tam sferze związanej z miłością, pięknością i tak dalej, one tam przy wypowiadaniu tych swoich życzeń wiążą tasiemki na krzakach przy tej plaży. I faktycznie wzdłuż tej plaży są krzaki i one są po prostu całe, no wyglądają jak jeden wielki śmietnik niestety, natomiast to są, jak się człowiek przypatrzy, to faktycznie to są wszędzie, na każdej gałązce jest tasiemka zawiązana z życzeniem. Jeśli chodzi o Cypr, no więc właśnie, porównując do takich wysp jak Rodos, Majorka czy trochę mniejszych kos, Cypr na którym jest miejscu według Ciebie?
To znaczy, no jest to jedna z jakby wielu takich śródziemnomorskich wysp, którą warto odwiedzić. Co jest dość fajne, że Cypr jest na tyle nisko, blisko Afryki, że tam słońce świeci cały rok, także na Cypr można pojechać w grudniu, w styczniu i tam właściwie cały czas jest lato, przez cały rok. Na Majorce już na przykład zimą już pada, już są te opady i co nie jest do końca fajne, kiedy się chce zwiedzać. Natomiast na Cyprze jest cały rok, cały okrągły rok lato. No i jest to taka wyspa tak naprawdę typowo grecka, czyli właściwie Kreta, Rodos, no Santorini już jest troszeczkę inne. Natomiast Kreta, Rodos to są takie właśnie podobne klimaty. A jeśli chodzi o czas, w którym się udałaś, bo jak ostatnio rozmawiałyśmy, to mówiłaś, że tak naprawdę uciekasz od tego tłumu, zgiełku, prawda? Na Majorkę też wybrałaś się wiosną, a tutaj, jak się okazuje, na Cypr właściwie tak, w samym środku sezonu. Koniec lipca. Tak, dokładnie. To jest jeden z niewielu przypadków, kiedy faktycznie wybrałam się gdzieś w sezonie. No było to związane z tym, że faktycznie dzieci miały wtedy wakacje, lipiec, sierpień i chciałam je gdzieś wywieźć, żeby nie musiały siedzieć w domu. Ale oczywiście osiedliłam się wtedy na te tygodnie na Cyprze, osiedliłam się z dala od tych kurortów turystycznych na zachodnim wybrzeżu, gdzie faktycznie było bardzo mało ludzi i mało turystów, takie bardzo dzikie rejony, to było bardzo fajne. Natomiast to był lipiec, to był cały lipiec, czyli naprawdę były upały, no taka bardzo wakacyjna pogoda, dzieci miały fajnie, bo mieszkaliśmy tuż przy morzu, także właściwie już od 7 rano ja siadałam do pracy, a one biegły do morza, także bardzo przyjemnie sobie spędzaliśmy czas, ale mówię, no też uciekłam od tych faktycznie turystycznych, od tych turystycznych rejonów. A od czego zaczęliście zwiedzanie w momencie, kiedy przybyliście na wyspę? Cypr jest dosyć dużą wyspą, także tam jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Myśmy sobie faktycznie w pierwszej kolejności objechali to zachodnie wybrzeże, to bardzo, bardzo takie dzikie wybrzeże. No i niestety popełniliśmy bardzo duży błąd, bo nie wynajęliśmy samochodu typu Jeep. Słyszałam o tej historii. Tak, no tak, więc zwykły właśnie, samochód. Co się stało? No nie przewidzieliśmy, że te dzikie rejony, niestety nie będzie tam normalnych dróg utwardzonych, tylko piach i faktycznie gdzieś tam błądząc po tych dzikich półwyspach, no kompletnie się za samochód zarył utknął w tym piachu, no i niestety no nie było tam turystów, nie było ludzi w ogóle i powiem szczerze, że przeżyłam bardzo... Kasia, ty zawsze wybierasz takie miejsca, gdzie właśnie nie ma nikogo, tam będzie Kasia. Tak, tak, ale przeżyłam naprawdę tam bardzo takie mrożące krew w żyłach chwile, ponieważ to była taka sytuacja, że utknęliśmy w tym piachu, był 30-parostopniowy upał, nie było tam żywego ducha, nie było nikogo. Prawdę powiedziawszy, zapasu wody mieliśmy no dosłownie tyle w jakiejś tam jednej czy drugiej butelce wody. Utknęliśmy tam w 4 osoby, no i czekaliśmy z dobre 2-3 godziny na jakąkolwiek, aż się ktokolwiek pojawił. Nie było tam zasięgu, więc nie mogliśmy komórką wezwać pomocy. I powiem szczerze, że to naprawdę, naprawdę byłam przerażona. Byłam przerażona. Natomiast kto was w końcu uratował? Czy to był taki zbieg okoliczności, ktoś tak, się to też zabrzmiał, zabłądził? Zbieg okoliczności, ponieważ nagle pojawił się właśnie Jeep i takie starsze małżeństwo, które gdzieś tam akurat przejeżdżało i po prostu faktycznie zaczepili hak i no też po długich próbach, bo ten samochód już jakoś tak się coraz bardziej tam zapadł w tym piach, także w końcu nas wyciągnęli. No ale też przy tym wyciąganiu się wydarzyła bardzo taka niebezpieczna też rzecz i to też w życiu ja bym jako też matka nie pomyślała, że coś takiego może nastąpić, ponieważ hak zaczepiony jakby próbował wyciągnąć samochód i to było takie olbrzymie napięcie i w tym piachu tak było ciężko, że nagle ten hak się po prostu odczepił z tego samochodu i z wielkim hukiem, ja stałam z dziećmi, obserwowałam tą sytuację, przeleciał nam dosłownie z całą prędkością przed oczami
i uderzył w samochód i oczywiście zrobił dziurę w samochodzie. Natomiast oczywiście kosztowało nas to potem, bo mieliśmy samochód z wypożyczalni, trzeba było jakby ten samochód naprawić. Natomiast no, ja jako matka byłam przerażona, bo przed oczami moich dzieci przeleciał i naprawdę brakowało kilka centymetrów. Także no, no było to naprawdę bardzo takie... Niesamowita tak, historia. Takie przygody mrożąca krew w żyłach, która może też przydarzyć się niestety na wakacjach. Trzeba uważać tak przy holowaniu też, bo ja nie sądziłam, że ten hak może się faktycznie przy dużym jakimś napięciu wyczepić. Wycieczka w góry, Prodos. Tak, to była jakaś tam kolejna wycieczka, którą odbyliśmy. Bardzo urokliwe, oczywiście góry, fajne górskie miasteczka. Tam jest bardzo dużo klasztorów, takich monastyrów starych, które można sobie zwiedzić. Ale co było fajne, byliśmy tam między innymi też w niedzielę. I o czym ja nie wiedziałam, że ci Grecy, bo ten cały Cypr Południowy, na razie jeszcze mówimy o Cyprze Południowym, tym greckim, oni mają taki zwyczaj, że w niedzielę wszyscy wychodzą na takie rodzinne obiady. Przy czym to nie są obiady rodzinne typu cztery osoby, tylko oni całymi rodzinami, tak, 15 osób to jest mało, to jest mało. Oni przychodzili tak, ja nie wiem, w 30 osób, 30 parę osób, olbrzymie stoły, no i to jedzenie ich w takim systemie meze, czyli wszystko po troszeczku, na małych talerzykach wszystko po troszeczku i oni wszyscy po prostu wszystkiego próbują, jedzą. Są przy tym bardzo głośni oczywiście. Czyli troszeczkę jak Włosi. Tak, tak, ale tak bardzo fajnie, bo myśmy usiedli sobie na jakiś posiłek, a tu nagle zaczęły się schodzić te rodziny, olbrzymie familie, po prostu w całym mieście wszyscy do tych restauracji. I myślę, że to jest taki bardzo fajny zwyczaj, prawda? Mógłby u nas w Polsce zagościć również. Dobrze, moi drodzy, o Cyprze już za chwilę, a teraz zapraszamy Państwa na króciutką przerwę.